przykładów polskich firm. Niestety musimy bazować głównie na doświadczeniu zagranicznych firm w Polsce. Tak, szczególnie, że nawet jak pokazujemy Państwu przykłady polskich firm, to i tak to są zazwyczaj firmy zagraniczne, które są polskie. Natomiast nie zmienia to faktu, że te narzędzia można jak najbardziej też przekładać na polski grunt i wykorzystywać odpowiednio, oczywiście je przerabiając również w małych organizacjach. No dobrze. Biznes jako start. Dlaczego w ogóle tak ważna jest kwestia odpowiedzialności społecznej w stosunku do startu? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym zadać Państwu inne pytanie. Mianowicie, kto z Państwa nosi jeansy? Większość. A czy wiedzą Państwo, skąd pochodzą Państwa jeansy? Z Chin. To zazwyczaj jest napisane... Tak, zazwyczaj jest napisane na mesce Made in China, Made in Indonesia, Made in Taiwan, tak. Natomiast to nie jest do końca prawda, bo tam one są szyte. A bawełna pochodzi skąd? Z innego miejsca. Indie albo Uzbekistan też. Szyte są na przykład w Bangladeszu albo w Chinach. Guzik pochodzi z innego miejsca. Suwak pochodzi z innego miejsca. Barwniki, którymi barwione są płótna, pochodzą z innego miejsca. Projekt jeansów pochodzi z innego miejsca. Nici, którymi są szyte, pochodzą z innego miejsca. I tak naprawdę jedna para jeansów pochodzi z około 11 do 12 krajów. Została na podstawie konkretnej firmy cały łańcuch dostaw prześledzony. Dlatego też, dlaczego to mówię, żebyśmy uzmysłowili sobie, jak tak naprawdę to jest skomplikowana produkcja, jak najdrobniejsze rzeczy, które używamy na co dzień, a tak naprawdę wymaga pracy tysiąca ludzi i w dzisiejszym świecie, w tej globalnej gospodarce, ten łańcuchy dostaw są ogromne, złożone i bardzo, bardzo rozproszone po całym świecie. Coraz częściej się mówi nie tyle o łańcuchu dostaw, co o łańcuchu wartości, czyli ogniwami łańcucha wartości jest każdy element, każdy etap, każda firma, każdy podwykonawca, który przyczynił się do tworzenia wartości tej ostatecznej, tej ostatecznej wartości dla nas, jaką przynoszą nam dżinsy. Dla każdego klienta oczywiście ta wartość jest inna, ale o to chodzi, że w różnych miejscach ta wartość jest tworzona. Jak taki łańcuch dostaw wygląda, czy łańcuch wartości? Zaczyna się wszystko od producenta surowców. On jest uproszczony. To jest bardzo uproszczony łańcuch dostaw. Potem przechodzimy do dostawców drugiego rzędu, potem pierwszego rzędu, czyli tych, którzy bezpośrednio się kontaktują z naszą firmą. Wszystko wchodzi do firmy. Natomiast to nie jest koniec łańcucha wartości, ponieważ od firmy do konsumenta jeszcze jest daleko droga. Mamy dystrybutorów, mamy sprzedawców, a w końcu trafia to do konsumenta. Ale warto jest spojrzeć na cały łańcuch wartości jeszcze dalej, mianowicie co z tym produktem dzieje się jeszcze dalej, po tym jak klient skończy go używać. Jak wygląda proces recyklingu, czy jak wygląda proces utylizacji, co się dzieje z produktem po wyrzuceniu go do kosza. Więc myślimy sobie o łańcuchu dostaw i o dostawcach zawsze w tył od naszej firmy, natomiast warto spojrzeć również do przodu i co się dzieje z tym produktem, jak on wyjdzie od nas. Coraz częściej właśnie łańcuch dostaw jest tak definiowany, a nie tylko poprzez tą pierwszą część w dół firmy. Jak to?
I wszystkie praktyki, które dotyczą tak naprawdę społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw, powinny patrzeć na ten łańcuch dostaw właśnie w taki sposób kompleksowy. Najprostszą rzeczą jest oddziaływanie na który element? Na konsumenta, tak, a jak popatrzymy w dół, na dostawcę, tak, pierwszego rzędu. Jak myślicie Państwo, jak daleko powinna tak naprawdę, teoretycznie, a zgodnie z teorią, zgodnie z definicją, sięgać odpowiedzialność firmy za jej łańcuch dostaw? Jak daleko? W dół, jak daleko? W górę. Od początku do końca. Czy to jest możliwe? Teoretycznie tak. Jest to na pewno trudne. W praktyce zazwyczaj firmy prowadzące działania odpowiedzialne społecznie w łańcuchu dostaw skupiają się tylko na tych dostawcach pierwszego rzędu. Dlaczego? No bo to jest fizycznie możliwe. Wyciągnęliśmy sprawę pochodzenia dżinsów. Te dżinsy pochodzą z 11-12 krajów. Pewnie są tworzone przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt firm. A jak firma, która produkuje te dżinsy, jest w stanie oddziaływać na producentów bawełny, na i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak firmy, które mają tradycję, to na pewno potrafią oddziaływać. Tak. Pokażę przykład tych firm, które rzeczywiście próbują oddziaływać głębiej niż tylko na dostawców pierwszego rzędu, ale też pokażę, że to jest, nie jest łatwe i one same się do tego przyznają, że to łatwe nie jest. No, to też było kwestionowane. Dobra. Czyli jak daleko powinna sięgać? Powinna sięgać jak najgłębiej. Natomiast na ile jest to możliwe, to się przekonamy. Obszary, jakich możemy dotykać w ramach łańcucha dostaw, w ramach budowania relacji z dostawcami, dzielą się na trzy kwestie. Na kwestie ekonomiczne, na kwestie społeczne i kwestie ekologiczne. Kwestie ekonomiczne. Co powinniśmy brać pod uwagę w tym obszarze działając, w tym obszarze próbując zachowywać się odpowiedzialnie? Tak jest prawie kondycja finansowa dostawców. Ich niezawodność, ich wiarygodność. To w jakim stopniu dostawcy są od nas uzależnieni. Czyli czy jesteśmy ich jedynym odbiorcą, czy stracenie kontraktu z nami wiąże się z bankructwem firmy, czy może na odwrót, w jakim stopniu my jesteśmy od danego dostawcy uzależnieni. Czy to jest nasz kluczowy, strategiczny partner handlowy, czy jeden z wielu tysięcy. Kwestie ekonomiczne to też kwestie niesprawiedliwych i nieracjonalnych warunków kontraktu. Biznes jest biznes, tak? I najważniejsze jest to, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki płatności, jak najniższą cenę. Czy to jest podejście odpowiedzialne społecznie? Nie, bo to jeśli wynegocjujemy niską cenę za nasz produkt, to nasz dostawca będzie musiał bardzo niską płacę zapłacić, bardzo niskie wynagrodzenie zapłacić wykonawcy tego produktu. Bo będzie zmuszał swoich pracowników do pracy po godzinach bez dodatkowego wynagrodzenia. I tak dalej, i tak dalej. Kolejnym elementem tych nieracjonalnych warunków kontraktu to są kwestie płatności faktur. To jest coś, co dotyka małych, średnich przedsiębiorców. Mam na myśli kwestię terminu płatności. Czy wiecie Państwo, że jedna z... wszystko jedno. To jest akurat przykład brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej, która
deklarując, że jest odpowiedzialna społecznie i że buduje takie odpowiedzialne społeczne relacje ze swoimi dostawcami, zamieszcza w oficjalnych raportach z zakresu tych działań informację, że średni czas płatności faktury u nich, nie, przepraszam, standardowy czas płatności faktury to jest 60 dni. Natomiast średni czas płatności faktury to są 42 dni. Są krótsze, są dłuższe. Natomiast czy wyobrażacie sobie Państwo prowadzić mało, średnie przedsiębiorstwo i mieć odbiorcę moich towarów, który mi płaci za fakturę po 42 dniach, bo on ma takie warunki kontraktów, a ja nie mam niestety na to żadnego wpływu, bo jestem średnim przedsiębiorcą i niestety nie mam siły przetargowej z globalnym gigantem. Tak to firma się tym chwali, że skraca ten średni niż czas płatności faktur i skraca ten standardowy czas płatności faktur do 42 dni, no ale tak czy inaczej zastanówmy się, czy to rzeczywiście jest czym się chwalić w takich sytuacjach. Więc terminowość płatności to jest jedna rzecz, ale też to jak długo, jakie terminy tych płatności są negocjowane w przypadku przedsiębiorców. Kolejna kwestia ekonomiczna to kwestia różnorodności dostawców. To w jakiej naszej grupie dostawców, jakich tych dostawców mamy? Czy to są właśnie głównie duże przedsiębiorstwa, czy może dajemy szansę wejść do naszej grupy dostawców, również małym i średnim przedsiębiorstwom? Czy dajemy na przykład możliwość przedsiębiorcom współpracować z nami, którzy są tak zwanymi przedsiębiorcami mniejszościowymi, mianowicie przedstawicielami mniejszości społecznych. I tutaj w definicji tych mniejszości społecznych czy defaworyzowanych grup społecznych przedsiębiorców są również kobiety. Czy współpracujemy z lokalnymi dostawcami w ten sposób prowadząc do rozwoju i inwestując w rozwój lokalny. Kolejna kwestia do pytania. Jakie korzyści jakie korzyści może nam przynieść zróżnicowanie naszych dostawców właśnie ze względu na te kryteria? Czy może, no właśnie, jakie korzyści? Jeśli firma współpracuje tylko z innymi wielkimi korporacjami albo z innymi dużymi firmami, natomiast nie dopuszcza do swoich dostaw firm małych, średnich albo lokalnych dostawców, czy coś straci, czy na czymś może zyskać, zmieniając swoją politykę? Jak Państwo sądzicie? Na przykład. A jak, no to tak, no ale to raczej jest wykorzystywanie tej słabszej pozycji. A jeśli byśmy chcieli traktować tych lokalnych dostawców, bądź małych, średnich przedsiębiorców sprawiedliwie, to czy możemy zyskać coś na tym? Wizerunek, kolejna sprawa. Zaufanie. Skoro zdobywamy zaufanie lokalnych dostawców, to zdobywamy też zaufanie lokalnej społeczności, czyli zdobywamy zaufanie klientów. Też może być niezawodność, bo w momencie, kiedy relacje są budowane w oparciu o zaufanie, to łatwiej jest chyba polegać na dostawcy, szczególnie jeśli to jest nasz strategiczny dostawca, strategiczny jakiś surowiec nam dostarcza. Jeśli takie, i możemy bardziej, że tak powiem, polegać na nim i z drugiej strony niwelować jakiekolwiek ryzyko związane z tym, że on nam na przykład może nie dostarczyć w pewnym momencie jakiś produkt. To jest jedna rzecz, ale sam fakt, że może kwestia jakości też, albo kwestia zwiększenia zróżnicowania naszego asortymentu, jeśli korzystamy z różnych dostawców o różnej wielkości, z różnych środowisk, z różnego otoczenia. Tak? Przykładowo. No i ostatnia kwestia ekonomiczna, czyli kwestia łapówek i korupcji. Szczególnie
dostawcami z krajów rozwijających się, ale nawet w Polsce. Czyli w kraju rozwiniętym. Warszawa się ma znaleźć towar na odpowiednim punkcie na wysokości wzroku, też markę tak to kosztuje. Tak, no to... Czyli się nie pisze, odmówi. Czyli to są działania nieodpowiedzialne społecznie, które chcielibyśmy się o tym zająć. Warto zwrócić na to już uwagę. Kwestie społeczne. To tutaj głównie myślimy o kwestiach praw zachowania, utrzymania i spełniania praw pracowniczych. Mówiliśmy wcześniej, mówiłyśmy z koleżanką, że CSR to jest coś ponad prawo. Natomiast z drugiej strony musicie być Państwo świadomi tego, że jeśli współpracujemy z dostawcami z krajów rozwijających się, to tam często to prawo istnieje fikcyjnie. I sam fakt, że my zmuszamy naszych dostawców do tego, żeby przestrzegali lokalnych przepisów, może być uznawany już za odpowiedzialność społeczną. Oczywiście, jeśli to te działania są głębsze i są bardziej rozwinięte, tym lepiej. Im głębsze, im bardziej rozwinięte, tym lepiej. Natomiast warto zwrócić na to uwagę na to minimum. Te kwestie pracownicze to takie jak wolność stowarzyszeń, zniesienie pracy przymusowej, likwidacja pracy dzieci. To są podstawowe zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy, które są nieustannie, nagminnie, niestety jeszcze zaniedbywane. O tak. Natomiast kolejne rzeczy, to takie jak likwidacja dyskryminacji w zatrudnieniu, takie jak godziwa płaca. Spotkaliście się Państwo kiedyś z terminem godziwa płaca? Bo mamy coś takiego jak płaca minimalna w danym kraju. No tylko, że podejrzewam, że minimalna płaca na Sri Lance wystarcza na utrzymanie pięcioczłonkowej rodziny. I żeby móc utrzymać chociażby też, tak? No więc mówimy się, że nie ma godziwej płacy. Płaca minimalna nie jest płacą godziwą. Nie jest. Dlatego też bardzo to dotyczy szczególnie ta presja społeczna na uznawanie płacy godziwej, szczególnie dotyczy firm międzynarodowych, korporacji, które korzystają z pracy ludzkich rąk właśnie w krajach rozwijających się, a szczególnie firmy odzieżowe. I tutaj ta presja opinii publicznej, organizacji pozarządowych na to, żeby uznać, żeby zmusić swoich dostawców, żeby te korporacje zmuszały swoich dostawców do płacenia godziwej płacy, jest bardzo duża. Niestety z niedużym rezultatem ciągle. Firmy, owszem, deklarują, że dostawcy płacą przynajmniej minimalną płacę, natomiast zapominają często, że ta minimalna płaca no nie wystarczy na życie. Godziwe. Kwestia godzin pracy, kwestia warunków pracy, w jakich, czy warunki są bezpieczne, czy są zdrowe, i tak dalej, i tak dalej. To, co my mamy zapewnione przez przepisy BHP, często też nagminnie złamane, natomiast to, czego w krajach rozwijających się nie do końca pracownicy mogą wymagać od swojego państwa. Zabezpieczenia socjalne i przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom na społeczność lokalną. Również do kwestii społecznych będzie należało rozwój lokalnych społeczności. Jeśli firma działa w Indonezji, działa w Bangladeszu, działa w innych krajach rozwijających się, warto by zwróciła uwagę również na to, żeby rozwijać tamtejszą społeczność i tworzyć pewnego rodzaju programy z zakresu inwestycji społecznych. I ostatnia kwestia to kwestie środowiska naturalnego. Oczywiste przenoszenie tego, naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne na dostawców. Emisja CO2, innych gazów cieplarnianych, incydentalne zanieczyszczenia środowiska związane nie tylko z naszą działalnością, ale z działalnością naszych dostawców. Szkody w bioróżnorodności, zużycie wody, zużycie innych surowców,
efektywność energetyczna i gospodarka odpadami. Tylko warto tutaj zwrócić uwagę, tak jak mówię, nie tylko na to, co my robimy, ale na to też, co robią nasi dostawcy. Czyli patrzymy na nasz produkt, na cały okres jego życia. Od projektu, przez produkcję guzika, metki, bawełny, tak dalej, tak dalej, aż po jego utylizację. Czyli na cały łańcuch wartości. No i dobrze. To są kwestie, którymi powinniśmy zająć się, chcąc budować odpowiedzialne relacje z naszymi dostawcami. Natomiast na jakich poziomach możemy na naszych dostawców oddziaływać? Możemy ich kontrolować, czyli mówimy, to są nasze zasady, to jest nasz kodeks postępowania, to są kryteria, według których wybieramy dostawców, albo je spełniacie, albo nie. Jak nie spełniacie, to kara. Możemy budować ich potencjał, to znaczy nadajemy im pewne wytyczne, dajemy im pewne standardy, mówimy, tego od was oczekujemy, no ale jeśli wam się nie uda, albo nie macie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, żeby te standardy spełniać, to my wam pomożemy. Będziemy w was inwestować i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia rzecz to współpraca. Czyli nie tyle, że my wam dajemy standardy, co wspólnie z wami je wypracowujemy. A jak już wy się nauczycie je spełniać, to może pomożecie swoim innym dostawcom. Albo pomożecie szerszemu społeczeństwu. Wspólnie z nami. I teraz jakie przykłady na konkretne poziomy. Kontrola. Czyli standardy, kodeksy postępowania. Firma tworzy kodeks postępowania, który najlepiej, żeby był poparty jakimiś autorytetami, czyli właśnie takimi zasadami jak deklaracje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ONZ-u, OECD. Różne są standardy międzynarodowe, które mogą pomóc nam w stworzeniu takich standardów dla dostawców. Warto pomyśleć tutaj o porozumieniach branżowych, bo nie wiem, czy... Dlaczego porozumienia branżowe? No bo jedna fabryka szyjąca odzież w Bangladeszu dostarcza produkty do 5 różnych firm. Jeśli każda z tych firm ma inne standardy, to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to jest skomplikowane spełnić wszystkie. Może warto by było, żeby te 5 firm porozumiało się ze sobą i stworzyło jedną wspólną strategię, jedną kodeks zasad. I nie dość, że będzie to dla nich łatwiejsze i tańsze, bo mogą na przykład też wspólnie przeprowadzać monitoring i audyt, to też będzie łatwiejsze dla samego dostawcy. Monitoring, audyt, kolejny punkt w tej kontroli, mianowicie dajemy wam standardy, macie czas, żeby się przystosować, potem my sprawdzamy, czy rzeczywiście je spełniacie. Różnie się to odbywa, czasami są wysyłani audytorzy do fabryk, rozmawiają wtedy głównie z kadrą zarządzającą daną fabryką, patrzą, jest okej, to wyjeżdżamy. Czasami odbywa się to troszeczkę bardziej sensownie, mianowicie rozmawiają również z pracownikami, robią niezapowiedziane wizyty w nocy, w święta, tak żeby sprawdzić, czy rzeczywiście deklaracje dostawcy są zgodne z rzeczywistością. Na tym poziomie kontroli przykład można podać polskiej firmy. W końcu. Pomorska Spółka Gazownictwa to jest firma, która od niedawna bardzo, bardzo próbuje w różnych obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu działać. Zaczynała od tych działań najprostszych, czyli prospołecznych kampanii. No ale stwierdzono, że mogą pójść troszeczkę dalej, więc zaczęto zajmować się swoim łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw dotyczący upominków firmowych. Firma, jak to każda firma, prowadzi różnego rodzaju działania promocyjne i na przykład zamawia gadżety promocyjne czy różnego rodzaju upominki.
No i zwróciła uwagę na to, żeby te upominki promocyjne wychodzą na zewnątrz firmy, więc powinny być spójne z ich deklaracjami na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego tylko też zwrócono uwagę na ten łańcuch dostaw tychże upominków. I firma opracowała swój kodeks kodeks standardy dla dostawców, czyli dla firm, które te upominki dostarczają. I jak dane produkty powinny wyglądać, jak powinny być projektowane, z jakich materiałów być produkowane i tak dalej, i tak dalej. No, to jest kontrola, no bo wprowadzają pewne standardy. Natomiast nie do końca, bo nie jest przeprowadzany żaden monitoring ze strony firmy, zawierzają zapewnieniom po prostu dostawcy i to też dostawcy pierwszego rzędu. Nie ma tak naprawdę kontaktu pomiędzy firmą a samym dostawcą i próby zrozumienia sytuacji czy próby pomocy budowania potencjału. Innym przykładem, chociaż nie do końca tutaj jestem sprawiedliwa w ocenie, bo tutaj te działania sięgają troszeczkę ponad kontrolę i ponad monitoring, jest firma, na pewno Państwu znana, międzynarodowy koncern odzieżowy H&M. Firma, których produkty są atrakcyjne cenowo, nie zawsze dobrej jakości, ale firma, która coraz bardziej stara się budować taki wizerunek odpowiedzialny społecznie, szczególnie w bardzo trudnej branży, no bo wszystko, co szyje, wszystko, co sprzedaje, nie jest szyte przez firmę. Ona nie ma żadnych zakładów produkcyjnych, wszystko jest dostarczane przez dostawców z krajów rozwijających się, głównie Chiny, ale również Bangladesz. I firma rzeczywiście wprowadziła już dawno standard, kodeks postępowania dla dostawców, który to wszystkie te punkty, zwróćcie Państwo, że wrócę, kwestii społecznych są ujęte, czyli wolność stowarzyszeń, zniesienie pracy przymusowej, likwidacja praw dzieci, godziwa płaca, nie? Płaca minimalna jest wymagana od dostawców, warunki pracy i zabezpieczenie socjalne, to jest ujęte. I kwestie ekologii, czyli materiały, z jakich nie powinny być produkowane, materiały, z jakich dane ubrania nie powinny być produkowane, czy przy ich produkcji nie powinny być używane. I teraz tak. Firma wprowadza ten standard, ma bardzo rozbudowany proces monitoringu, mianowicie rzeczywiście audytorzy jeżdżą po wszystkich zakładach produkcyjnych, jakie są w portfolio dostawców. No, publikowane są wyniki tych audytów. Opinia publiczna ma w nie wgląd, bo są zawieszone w internecie. Natomiast co ciekawe, kiedy zaczynamy czytać, poza tym firma deklaruje, że będzie wspomagać swoich dostawców, byli w stanie spełniać te standardy. Natomiast pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest to, że firma, tak jak wspominałam, w swoich standardach mówi o zakazie pracy dzieci. Natomiast jest ale. W tym samym standardzie, w tym samym dokumencie, który jest publicznie dostępny, jest ale, mianowicie, jeśli u naszego dostawcy złapiemy naszego dostawcę na tym, że zatrudnia dzieci, no to my nie będziemy od razu zrywać z nimi współpracy. Zbadamy dokładnie sprawę. Mianowicie spytamy się, ile to dziecko ma lat, czy może uczęszcza jednocześnie do szkoły, jaka jest sytuacja rodzinna dziecka, to znaczy czy jest na przykład jedynym żywicielem rodziny, czy nie. No i jeśli będą przesłanki ku temu, żeby tego dziecka nie zwalniać, bo na przykład wtedy cała rodzina straci dochód, to my go nie zwolnimy. A jeśli będzie trzeba go zwolnić, je zwolnić, przepraszam, dziecko, no to wtedy dostawca, nie firma, jest zobowiązany
do tego, by zapłacić tej rodzinie rekompensę. Jak myślicie Państwo, czy to jest spójna polityka, konsekwentna i skuteczna? Bardzo złożony problem. Tak naprawdę problem, który jest, każda sprawa jest indywidualnie, musi być indywidualnie rozpatrzona. I tak jest. Firma deklaruje, że tak robi. Wolność stowarzyszeń. Wolność, ale to nie jest zawodowy. To jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie może być różnie zrozumiane. Tak. Znaczy to jest zasada Międzynarodowej Organizacji Pracy. Oni nie mówią o związkach, tylko o wolności stowarzyszeń. Jeżeli byśmy przestali kupować na przykład HR na produkty, to dokonać nie do innej a jednocześnie dostawcy i odbiorcy narzucają takie cele, i zwłaszcza odbiorcy produktu mają 80% mniej zysku. Bo para dżinsów kosztuje nam chyba, robić pół godziny i to kosztuje 5 centów, coś takiego. Tyle, że na 3 centy zarabia dziewczyna, która to robi na stole, to wszystko. Tak, dlatego ja nie chciałam, żebyście Państwo nieźle zrozumieli. Moim zdaniem praktyka H&M tutaj w tym zakresie jest bardzo odpowiedzialna społecznie, choć kontrowersyjna. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak to naprawdę się odbywa, ponieważ no, nie jeżdżę z audytorami H&M-u po ich zakładach i nie widzę rzeczywiście, jak to się odbywa. Natomiast z deklaracji i z tego, że uczciwie firma się przyznaje do tego, że dopuszcza możliwość taką, że dziecko będzie dalej zatrudnione w ich fabryce, moim zdaniem jest to dość wiarygodne i dość i budujące zaufanie. Jeśli zrozumiemy, jakie realia panują w krajach rozwijających się, jak to jest skomplikowany problem. No, nie możemy też wieszać psów na ogromnych korporacjach międzynarodowych i mówić, to jest wasza wina. Bo to nie jest tylko wina. To jest ogólnie wina. Tak. Inaczej wyglądają na ulicy, a może warto by na przykład takiego dostawcę, jeśli myślimy o dialogu i o współpracy z nim, to może warto by było go zmusić do tego, żeby, no dobrze, jeśli dziecko już pracuje, rzeczywiście nie ma innej opcji, no to może żeby się uczyło, żeby przy szkole, przy zakładzie produkcyjnym powstała szkoła. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Ugryźć ten problem rzeczywiście indywidualnie, na ile jest to możliwe. No dobra, to przejdźmy dalej. Mówiliśmy o tej kontroli, czyli ten pierwszy punkt to jest kontrola, stworzenie standardu i następnie programu monitoringu. Kolejny punkt to jest budowanie potencjału, czyli to też co mówiłam. Tak, mamy standard, wysyłamy go, słuchajcie, macie nagle się do niego dostosować. No nie do końca tak to powinno wyglądać. Powinna być jasna komunikacja, wytłumaczenie dostawcom. Dlaczego ten standard jest wprowadzony, dlaczego ten kodeks zasad jest wprowadzany, jakie korzyści wynikają dla mnie, mojej firmy, w związku z tym, jakie korzyści wynikają dla nich, dla ich pracowników. Skoro mamy świadomość, że dostawcy mogą mieć problemy z wdrożeniem zasad przez nas narzuconych, to możemy im w tym pomóc. Edukować ich, szkolić nie tylko kadrę zarządzającą, ale szkolić także pracowników, co jest bardzo, bardzo ważne. Bo w momencie, kiedy pracownicy będą mieli świadomość, jakie prawa powinni mieć, a często nie mają takiej świadomości, sami będą próbować przynajmniej te prawa egzekwować. Jak się sprawa rozszerzy, to automatycznie efekt kuli śniegowej. My edukujemy naszych dostawców pierwszego z rzędu, oni edukują dostawców drugiego rzędu i tak dalej, i tak dalej. Przez takie działania dążymy do tego, by nasi dostawcy byli samodzielni i by, tak jak powiedziałam, byli w stanie wymagać i promować te zasady odpowiedzialności społecznej
u swoich dostawców i jeszcze głębiej w łańcuchu dostaw. No i w ostateczności, a może nawet nie w ostateczności, często to jest element budowania potencjału dostawców, pomoc finansowa. Jest ona często potrzebna do tego, żeby właśnie dostawcy się mogli przystosować do narzucanych przez nas standardów. Jak to w praktyce? Co prawda nie polska firma, ale i polski oddział Danon. Kiedy Danon wchodził na rynek polski, to było od końca lat 90. Mieli straszny problem z tym, że polskie mleko, a chcieli kupować u polskich dostawców, że polskie mleko nie spełnia warunków jakościowych firmy. Firma ma jakąś politykę międzynarodową i te warunki, ta polityka jakościowa, te kryteria są bardzo wysokie. Polskie mleko tych kryteriów nie spełniało, co więcej nie spełniało kryteriów europejskich. Polskie gospodarstwa wcześniej były niezinformatyzowane, niezmodernizowane, przestarzałe, kolokwialnie mówiąc. Dlatego firma, chcąc współpracować mimo wszystko z polskimi dostawcami, podjęła działania, oprócz tego, że mają swoje standardy jakościowe, stwierdzili, to pomóżmy naszym dostawcom polskim je spełnić. W ten sposób budujemy ich potencjał i w ten sposób zapewniamy sobie dostawy wysokiej jakości surowca. Szkolenia dla rolników do tej pory cały czas się odbywają, czyli edukowanie ich. Druga sprawa, gwarancja cen skupu. Danon się dogadał z skupami, w których rolnicy Danona, dostawcy Danona mają zagwarantowane ceny skupu. Jak jest różnica rynkowa, Danon dopłaca. System nisko lub nieoprocentowanych pożyczek. Była taka akcja zakup jałówek dla polskich rolników i te jałówki były kupowane przez rolników dzięki pomocy finansowej z Danona. Ta pomoc finansowa to nie była darowizna. To była albo nieoprocentowana pożyczka, albo nisko oprocentowana pożyczka. I to jest system, który bardzo się sprawdza i który często firmy w stosunku do swoich dostawców realizują i wykorzystują. I coś, co firma nazwała taki program Emilka pod strzechy. Chodziło o zinformatyzowanie gospodarstw rolnych w Polsce, tych dostawców, którzy współpracują z Daną. Mianowicie chodziło o to, żeby te gospodarstwa były zinformatyzowane, czyli też pomoc przy zakupie sprzętu i automatycznie podłączenie do sieci, ale z drugiej strony stworzenie platformy internetowej, na której wszyscy dostawcy mają swoje konto, mogą się dzięki tej platformie internetowej bezpośrednio kontaktować z Danonem, widzą, która partia mleka została przyjęta, jakie wyniki badań jakościowych tej konkretnej partii mleka zostały, jakie wyniki te badania miały. Mogą również, kiedy jakakolwiek jest, to jest świetny taki platforma alarmowa, bo jeśli jest jakakolwiek niezgodność, nieprawidłowość, to dostawca automatycznie od razu tak naprawdę o tym wie. Czyli system wczesnego ostrzegania. To tak. Kolejny przykład, bardzo podobny, bo też wsparcie dostawców. Cadbury, czyli firma produkująca kakao, zauważyła, że główni dostawcy firmy Cadbury pochodzą z Ghany. I tam poziom upraw kakao zaczął dramatycznie spadać. Więc firma, myśląc bardzo długookresowo, stwierdziła, że musi coś z tym problemem zrobić, bo za 50 lat może mieć problem z pozyskaniem surowca dla siebie strategicznego. Dlatego też w
wspólnie z różnymi partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi stworzono coś takiego, co się nazywa Cocoa Partnership. To jest program, który zrzesza dostawców, organizacje pozarządowe i samą firmę. Program wymiany doświadczeń to jest jedna rzecz, czyli też znowu organizowane szkolenia dla dostawców, zwiększanie ich świadomości na tematy ekologicznych upraw, na tematy również związane z zarządzaniem swoim biznesem, bo to przecież biznes. Zachęcanie do upraw kakao nowego pokolenia. Wyglądało to tak, że młodzi ludzie wychowani właśnie dzieci farmerów, dzieci właścicieli upraw kakao nie chcieli przejmować biznesów po swoich rodzicach, bo mieli bardziej, bo to było mało dochodowe i nie widzieli w tym przyszłości. Cadbury postanowiło to zmienić, mianowicie też znów system niskooprocentowanych bądź nieoprocentowanych pożyczek dla młodych farmerów, którzy chcieliby zmodernizować swoje gospodarstwa, je zinformatyzować. Szkolenia dla nich, jak to zrobić, jak spowodować to, by efektywność upraw wzrosła i tak dalej, i tak dalej. Czyli przekazywanie wiedzy, doświadczenia, know-how. O pożyczkach mówiłam. Czyli z jednej strony wsparcie lokalnych społeczności, wsparcie dostawców, z drugiej strony zabezpieczenie sobie przyszłych dostaw. Kolejny przykład, bardzo podobny przykład, bo podobny problem. Zaczęła spadać efektywność i spadać uprawy czego? Tytoniu. I to jest kontrowersyjny przykład. Bardzo. Mianowicie firma British American Tobacco spotkała się z tym samym problemem co Cadbury, czyli zaczęły spadać uprawy tytoniu. Więc stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić, no bo też zabraknie im niedługim czasie surowca. Kolejne, wsparcie technologiczne, wsparcie szkoleniowe, edukacja farmerów, też pożyczki nisko oprocentowane. Udało się w latach 2000-2006 w całej grupie British American Tobacco zwiększyć poziom upraw, plonów o 22%. Zabójcze niestety dla społeczeństwa, ale nie zabójcze dla dostawców, no i też nie zabójcze dla samej firmy. Pytanie, na ile to jest odpowiedzialność społeczna, szeroko pojęta. Nie chciałabym w to wchodzić, natomiast chciałam tylko pokazać mechanizm i narzędzia, jak można budować potencjał dostawców. Podobne działanie wsparcie dostawców regionalnych to Tesco. Tesco tutaj polskie chciało zwiększyć udział dostawców regionalnych w swoim asortymencie i też różnego rodzaju warsztaty, zwiększenie możliwości współpracy z firmą poprzez chociażby firma skróciła czas płatności faktur. Nie powiedziano do jakiego czasu, natomiast oficjalnie zostało zadeklarowane, że te faktury będą płatne szybciej, dzięki czemu mniejsi i średni przedsiębiorcy będą mieli możliwość współpracy z firmą. Ach, i wyniki tych działań, które były prowadzone, liczba dostawców lokalnych współpracujących z Tesco w Polsce, to jest wszystko dotyczy rynku polskiego, zwiększyło się w ciągu roku z 235 do 400, a liczba produktów regionalnych na półkach wzrosła o 105%. I ocena, ostatni poziom, ten największy, najbardziej zaawansowany, powiedziałabym, a współpraca. Po pierwsze, jednym z takich przejawów tej współpracy może być ocena satysfakcji dostawców i próba dowiedzenia się, dlaczego tak są, w takim stopniu są usatysfakcjonowani. Tworzenie swoistego rodzaju platformy komunikacji z dostawcami. Z jednej strony właśnie zbieranie od nich informacji zwrotnych na temat tego, co im się nie podoba, dlaczego im się nie podoba,
co trzeba by było zrobić, żeby ta współpraca przebiegała lepiej, ale z drugiej strony też tworzenie platformy wymiany doświadczenia. W ten sposób poprzez rozmowy, komunikacje z dostawcami firmy mogą w lepszym stopniu dostosować swoje tak naprawdę warunki do potrzeb dostawców. Taki najwyższy poziom, czyli kontraktowanie dostawcy nie jako jako dostawcy, tylko jako partnera biznesowego, żeby rzeczywiście to było na zasadzie, te kontakty były na zasadzie partnerskiej, a nie na zasadzie ja jestem wielką korporacją międzynarodową, ty jako mały przedsiębiorca nie masz żadnego wpływu na moje decyzje i działania. Współpraca firma Walmart, która jak ta współpraca z dostawcami przebiega? Mianowicie krótkie tło, firma Walmart chce, to wiedzą Państwo, międzynarodowa korporacja, sieć handlowa. I firma chce, inwestuje bardzo na taką strategię zrównoważonego rozwoju. I chcąc zmniejszyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko i na społeczeństwo z jednej strony, a z drugiej strony budować to społeczeństwo i dobrobyt społeczny, podejmuje różnego rodzaju działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Między innymi stworzyła coś takiego, co się nazywa Sustainable Value Networks, czyli sieci, takie grupy, zespoły robocze złożone z przede wszystkim pracowników firmy z różnych obszarów. To jest jedna rzecz, z różnych działów, ale złożone również w skład tych zespołów roboczych wchodzą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele organizacji konsumenckich oraz dostawcy właśnie. I te zespoły robocze, one nie tylko dyskutują, co można by było zmienić, ale również te dyskusje mają konkretny efekt na działalność firmy, mają konkretny wymierny efekt, mianowicie rozwiązania, które są wypracowywane w ramach tych zespołów roboczych, następnie są wdrażane do działań firmy. Między innymi we współpracy z dostawcami udało się zwiększyć liczbę produktów, które firma, które na półkach Walmartu można kupić. Produktów tak zwanych zrównoważonych produktów, czyli odpowiedzialnych społecznie produktów. Jak to się udało? Na przykład wszyscy dostawcy płynów do prania, współpracując ze sobą i współpracując z Walmartem, podjęli decyzję o tym, żeby te płyny miały postać skoncentrowanych płynów. Dzięki czemu obniżono liczbę opakowań zużytych, liczbę miejsca, to jest jedna rzecz, czyli negatywny skutek dla środowiska tak globalnie, a druga rzecz, transport tych płynów jest bardziej efektywny, bo mniejsze opakowanie więcej wchodzi do ciężarówki. Jedna rzecz. Nowe opakowania wspólnie z dostawcami zostały zaprojektowane. Karton mleka o kwadratowym kształcie, czyli nie butelka. Wcześniej to było tak, że były takie butelki z dzióbkami. Natomiast teraz te baniaki miały kształt kwadratowy czy prostokątny i dzięki temu zaoszczędzono powierzchnię załadunkową w tych wszystkich ciężarówkach. To jest nawet wyliczone zostało, że 9% więcej produktu mieści się na ciężarówkę. W skali globalnej to są ogromne oszczędności dla środowiska i dla kieszeni firm, dostawców zarówno jak i Walmartu. Zwiększenie energoefektywności płaskich telewizorów o 67% we współpracy z japońskimi dostawcami. Czyli firma współpracując z konkretnymi dostawcami tychże telewizorów w Japonii, wspólnie działając, wspólnie tworząc technologię, doprowadziły do zwiększenia energoefektywności tychże produktów.
Kolejna grupa to jest japoński przykład firma Kao Group. Oni są producentami m.in. takich luksusowych kosmetyków Kanebo. Znane są na polskim rynku, natomiast oczywiście z tej wyższej półki. Także współpracują z dostawcami, m.in. nad jakością produktów. Nie ma czegoś takiego, że firma wprowadza standard jakości, bądź też uczy dostawców, jak powinni, czy daje wiedzę, jak powinni ten standard wypełniać. Idzie jeszcze dalej, wspólnie ze swoimi pracownikami z działu rozwoju czy działu badań, współpracuje z dostawcami i pracuje nad zwiększeniem jakości produktów i półproduktów. Czyli te spotkania jakościowe, no i roczne są takie wielkie spotkania z dostawcami, również na których wszyscy uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami. Jakie korzyści wynikają z takich działań? To znów ograniczenie ryzyka reputacyjnego. Zaraz na konkretnych przykładach pokażę, jak to wygląda. Ograniczenie potencjalnych kosztów prawnych, a ograniczenie ryzyka operacyjnego. Lojalność dostawców, klientów, pracowników. Zwiększenie jakości produktów bądź też usług, dostęp do finansowania, znów wracam do tych kwestii odpowiedzialnych inwestycji, zainteresowania inwestorów, zwiększenie przewagi konkurencyjnej, możliwość, nie wiem, zdobycia nowych kontraktów poprzez przekonanie rynku do tego, że my mamy odpowiedzialny łańcuch dostaw, redukcja kosztów, to też na konkretnym przykładzie, bo ten przykład jest imponujący moim zdaniem. I pozyskanie, utrzymanie talentów, to kwestia motywacji pracowników. Ryzyko reputacyjne. Wcześniej pokazywałam firmę Walmart jako ten dobry przykład, ale nie zawsze tak było. Firma w latach 90. stanęła przed obliczu takiego kryzysu reputacyjnego, ogromnego, a związany on był z tym. Firma sprzedawała w swojej ofercie ubrania, które miały na metce napis Made in USA. Ale jak się okazało, wcale nie in USA, tylko w Bangladesz i to jeszcze przy użyciu pracy dzieci. Był to ogromny skandal, z którego firma bardzo, bardzo długo nie mogła wyjść. Między innymi również do tego czasu firma była notowana w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie, indeks na amerykańskiej giełdzie. W wyniku tych zarzutów w 2001 roku usunięto ją z tego indeksu, czyli automatycznie straciła dostęp do tych odpowiedzialnych inwestorów. Był skandal taki obyczajowy. Mimo wszystko, wizerunkowy, mimo iż ten wizerunek został zachwiany, firma, która zarządza tym indeksem, w dzień od publikacji tego indeksu, inaczej, podając decyzję, że usuwają firmę z indeksu, opublikowano raport. Raport pokazujący wszystkie zarzuty, wszystkie dane, wszystkie argumenty, dlaczego firma jest usuwana i jakie nieprawidłowości tam wykryto. No i w dzień opublikowania tego raportu ceny akcji firmy wzrosły. Czy tam następnego dnia. Więc znów możemy zastanawiać się, na ile to ma przełożenie na wartość firmy, a na jej dochodowość. Niemniej jednak, żeby nie kończyć takim okropnym akcentem pesymistycznym, firma bardzo, 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 bardzo od tego czasu starała się wrócić do tego swojego dobrego wizerunku i ten przykład, który podawałam wcześniej, współpracy z dostawcami, ma temu służyć. Ryzyko reputacyjne, podobna sprawa była z Nestle, mianowicie wykryto, że firma chwaliła się tym, że jej produkty, czekolada jest właśnie z odpowiedzialnych źródeł, że prowadzą odpowiedzialne działania w zakresie pozyskiwania surowców. Jak się okazało, Greenpeace doszedł do tego, że olej palmowy, który jest wykorzystywany przy produkcji batonika KitKat, jest pozyskiwany z
od nieodpowiedzialnych, tak naprawdę w skrócie mówiąc, nieodpowiedzialnych dostawców, mianowicie dostawców, którzy pod plantacje wycinają lasy i przez to ginie mnóstwo orangutanów. To było, do tego doszedł Greenpeace, który przy okazji zrobił ogromną kampanię anty-Nestle z udziałem społeczności internetowych. Filmiki na YouTube pojawiały się, kiedy pracownik biura otwiera batonika KitKat, a zamiast tego kawałka czekolady wystaje palec orangutana. No dość drastyczne. Natomiast odbył się wielkim echem w społeczeństwie. I firma przez to została zmuszona do zmiany swojej polityki zakupowej. Ja tutaj chciałam tylko pokazać Państwu, jak ten łańcuch dostaw wygląda. Mianowicie KitKat to jest tu na samym końcu. KitKat, Nestle, firma, która go produkuje, pozyskiwała olej palmowy od tych dwóch. Ale dopiero ci dwaj mieli kontrakt z firmą tą nieodpowiedzialną społecznie. Więc tak naprawdę widać, że sama firma, czy sama marka, sama firma nie miała bezpośredniego kontaktu z tym nieodpowiedzialnym społecznie dostawcą. A jednak Greenpeace do tego doszedł i zrobił się straszny, straszny szum. Firma została zmuszona do tego, żeby zerwać kontrakty biznesowe z tym dostawcą. Nieoficjalnie, oficjalnie zerwano, nieoficjalnie wiem od pracownika firmy, że nie do końca tak zostały one zupełnie zerwane. Ryzyko operacyjne, kwestia lojalności dostawców. To są te przykłady, o których wspominałam, czyli British American Tobacco, Cadbury, Danone. Ta współpraca z dostawcami, budowanie ich potencjału i zabezpieczenie swoich przyszłych dostaw, czyli likwidacja ryzyka operacyjnego. Zwiększanie udziału w rynku, pozyskanie nowych klientów. Jedna firma, może powiem o tej ciekawszej sprawie, mianowicie to jest polska firma produkująca Mon Petit Bébé, produkująca ubranka dla dzieci wyłącznie z organicznej bawełny. Firma, która dba bardzo o to, żeby od samego początku projektu po utylizację, czyli cały łańcuch wartości obejmuje, żeby te jej produkty były jak najbardziej bardziej ekologiczne i odpowiedzialne społecznie. Firma pojawiła się na rynku polskim, odniosła duży sukces, a następnie dzięki tej swojej odpowiedzialności społecznej tak naprawdę udało jej się przebić na rynek niemiecki bodajże, zagraniczny. I tam również odnosić i zyskiwać klientów. To jest bardzo ważne, szczególnie właśnie na dojrzałych rynkach w krajach rozwiniętych, gdzie klienci, może Polska jeszcze takim rynkiem nie jest, natomiast klienci właśnie niemieccy, angielscy coraz większą uwagę przywiązują do odpowiedzialności społecznej produktów, które kupują i tam dzięki takiej strategii firma jest w stanie zaistnieć i pozyskać klientów. Redukcja kosztów. Mówiliśmy o tym o Walmarcie, który to bardzo zaczął przywiązywać dużą uwagę do zrównoważonego rozwoju i do współpracy z dostawcami, jak się to przełożyło na ich oszczędności. Mianowicie, dzięki tym działaniom, między innymi nowym kartonom do mleka i nowym opakowaniom, czy tam mniejszym opakowaniom na płyny do prania, udało się zwiększyć efektywność floty w 2008 roku w stosunku do 2005 o 38% i obliczono, że to przynosi oszczędności samemu Walmartowi w wysokości 200 milionów dolarów. Działania na ograniczenie opakowań, oszczędności na poziomie 3,5 miliarda dolarów. Bardziej zrównoważone zużycie papieru firma wprowadziła coś takiego, że ograniczono liczbę raportów drukowanych przez sklepy. Szacowane roczne oszczędności na poziomie 20 milionów dolarów. I tym
akcentem tak naprawdę, tymi oszczędnościami, które są najbardziej wymiernymi i najszybciej pojawiającymi się tak naprawdę korzyściami z odpowiedzialności społecznej, możemy przejść do kolejnego obszaru. Czyli do obszaru działań ekologicznych, działań z zakresu ochrony środowiska i relacji pomiędzy biznesem a tym otoczeniem naturalnym, że tak powiem. Natomiast zanim to, czy mają Państwo jakieś uwagi, pytania, krytykę? No dobrze, to ja oddam głos teraz Justynie, która akurat weszła, matka Polka. No dobrze, to, proszę Państwa, ostatnia część, najkrótsza też. Chyba, z tego co pamiętam, jakoś tak najkrócej. Biznes i środowisko, o tym oczywiście już mówiłyśmy, te wszystkie zagadnienia, inicjatywy, znaczy wszystkie, wiele z tych inicjatyw, o których mówiłyśmy, o środowisku zahaczają, natomiast co więcej. Przypominając, skąd się bierze to skala środowiska w CSR-ze, tak? Społeczna odpowiedzialność biznesu to jest sposób na realizację właśnie zrównoważonego rozwoju poprzez firmę, poprzez organizację. No i zrównoważony rozwój te trzy kwestie uwzględnia, czyli środowisko, czyli społeczną, ekonomiczną, a także środowiskową. Czyli takie korzystanie ze środowiska, aby nasze pokolenie i przyszłe pokolenie również miało jeszcze z czego korzystać. No i te działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinni podejmować wszyscy, o tym wiemy, czyli i rządy, i organizacje międzynarodowe, i poszczególni obywatele, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, szkoły, a właśnie także organizacje biznesowe, korporacje, czy małe i średnie firmy. No i teraz pytanie, w jaki sposób firmy mogą wnieść wkład do zrównoważonego rozwoju, do troski o środowisko? Jak Państwo uważacie? Poza tym, co mówiłyśmy, poza tymi inicjatywami, o których mówiłyśmy, jaki jeszcze wkład firmy mogą wnieść? Skoro nie ma żadnych pomysłów, to nasze pomysły. No przede wszystkim to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, w jaki sposób firma, organizacja, szkoła na co dzień funkcjonuje, jak ta troska o środowisko jest wyrażona w codziennych działaniach. Jednym właśnie z takich aspektów troski o środowisko jest ekologiczne zorganizowanie biura, albo się zorganizowanie go w taki sposób, żeby jak najmniej zużywać zasobów. No i oczywiście to ma jakby dwie grupy korzyści. Z jednej strony są to korzyści dla środowiska, a z drugiej strony są to korzyści dla firmy, no bo w wielu przypadkach to się wiąże z oszczędnościami. Czyli przykłady, jakie rozwiązania można wprowadzać. Oczywiście nie tylko w firmach, można je wprowadzać także w szkołach. Możecie Państwo być inicjatorami różnych ekologicznych rozwiązań, na małych dyrekcje. Optymalizacja zużycia energii, czyli na przykład zamiast spotkań, które się wiążą często z dojazdami, wideokonferencje, technologia już na to pozwala, szkolenia e-learningowe, czyli za pośrednictwem internetu, promowanie wyłączenia sprzętów elektronicznych, gdy nie są wyłączane, bo cały czas w biurach, w szkołach pewnie też jest niestety taki zwyczaj, że się zostawia te komputery włączone. Bierze się to też po części z takiego przekonania, które jakiś czas temu było, że komputer jak się go włącza i wyłącza, to się niszczy szybciej, więc albo się nie chce nam po prostu tego robić. A jakby jak się to wszystko sumuje, te wszystkie małe zielone światełka, no to wiadomo, że tej energii można trochę oszczędzić. Redukcja zużycia wody, no w firmach to na przykład się robi poprzez, czy w firmach, w organizacjach, w górach, poprzez baterie z silnikami dozującymi wodę, poprzez edukowanie pracowników również na temat zużywania wody. W ogóle edukowanie to jest jeden z elementów dbałości o środowisko. Zarządzanie odpadami, czyli na przykład pojemniki na segregację, wypełnianie tunelów na drukarki zamiast kupowania nowych, dwustronne drukowanie, elektroniczny obieg dokumentów, gdzie jest to możliwe, wykorzystanie papieru makulaturowego. No i tych pomysłów może być wiele, wiele, wiele. To są oczywiście tylko przykłady takie najbardziej popularne. Jeśli chodzi o transport, no podróże służbowe i dostawy, a bardziej może dostawy, podróże służbowe, no to są takie zagadnienia, które się wiążą z emisją na przykład właśnie dwutlenku węgla do atmosfery.
Więc w związku z tym można i imię zanieczyszczeń, więc można starać się je ograniczać. Znowu zastąpienie ich telewideo konferencjami, jeśli jest to możliwe. Wybranie bardziej ekologicznych środków transportu niż samochód, czyli kolej, samochód w drugiej kolejności dopiero, na końcu samolot, który jest uważany za najmniej ekologiczny. No i tutaj jest taki paradoks, niestety smutny dosyć, że mimo że kolej jest uważana jako za środek transportu najbardziej ekologiczny, taki przyszłościowy, no to w Polsce niestety się nie promuje tego typu rozwiązań. A w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, kolej kosztuje bilet na pociąg tyle samo co na samolot, a się cieszy dużo większą popularnością, bo jest szybciej, sprawniej, nie trzeba dojeżdżać i czekać, więc no niestety, może kiedyś tego doczekamy, ale to taka dygresja. Samochody służbowe, jeśli już trzeba z nich korzystać, to też można to w sposób bardziej ekologiczny. Korzystając z bardziej ekologicznych samochodów, no tutaj pojawia się pytanie, czy samochody hybrydowe na przykład są rzeczywiście ekologiczne. Nie wiem, czy Państwo czytaliście w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości na stronie, są takie dwa teksty. Jeden jest o marketingu, drugi jest o innowacjach. I właśnie w tym tekście CSR jako źródło innowacji, co jest bardzo ciekawym tematem, niestety o tym nie zdążymy już powiedzieć, to jest w ogóle temat na oddzielne szkolenie. Natomiast właśnie ten obszar środowiskowy daje duży potencjał do tego, żeby te ograniczenia środowiskowe przekuć na szanse biznesowe, to znaczy z uwagi na te ograniczenia szukać nowych rozwiązań, które będą bardziej efektywne, bardziej korzystne dla środowiska i też mniej kosztowne dla organizacji. Natomiast co więcej, tam też opisałam przykład samochodów hybrydowych, które właśnie są trochę kontrowersyjne, no bo z jednej strony są uważane za ekologiczne w użytkowaniu, bardziej niż samochody zwykłe, natomiast ich produkcja nadal jest bardzo zasobochłonna. Na przykład tam jest jakiś element, jeden z elementów, który wymaga transportu samolotami z jednego tylko miejsca na świecie, gdzie jest produkowany. No i pytanie, na ile rzeczywiście ta korzyść dla środowiska, która jest związana z korzystaniem z tego samochodu, jest bilansowana przez produkcję tych samochodów, no ale pewnie technologia będzie postępowała i w pewnym momencie uda nam się bardziej ekologiczne samochody wyprodukować. Szkolenia ekojazdy wśród pracowników. Firmy też coś takiego robią. Można edukować pracowników, w jaki sposób jeździć ekologicznie, w sposób zrównoważony, to się też tak nazywa. No i to z jednej strony jest z korzyścią dla środowiska, z drugiej strony z korzyścią dla firmy, no bo taka jazda, która jest ekologiczna, jest jednocześnie tańsza, no bo wiąże się z mniejszym zużyciem i paliwa, i samochodu. Można na przykład monitorować zużycie paliwa przez pracowników. No i żeby też nie tylko stać z batem, to jakby zachęcać do tych ekologicznych działań, czyli na przykład wprowadzać premię dla tych, którzy najmniej go zużywają, najbardziej są oszczędni. Stosowanie energooszczędnych opon, podobno takie są, to się dowiedziałam przy okazji przygotowywania tej prezentacji. Tak samo można promować ekologiczne środki, sposoby dojazdu pracowników do firmy, czyli jeśli jest to oczywiście możliwe, w taki sposób ustanawiać lokalizację miejsca pracy, żeby można było w łatwy sposób dojechać komunikacją publiczną, rowerem. Nie zawsze jesteśmy w stanie wpłynąć na ścieżki rowerowe, ale możemy na przykład stojaki na rowery wystawić, albo w taki sposób znaleźć takie miejsce dla rowerów, że pracownicy będą wiedzieli, że bezpiecznie mogą je zostawić. U nas na przykład na uczelni można zostawić w takim miejscu, gdzie ochrona patrzy na rowery, więc to w pewien sposób zachęca do korzystania z tych środków komunikacji. Można próbować car sharing. No w Polsce nie jest zbyt popularne, ale taka idea jest, czyli wzajemne podwożenie się pracowników jednym samochodem. No, niektóre firmy wprowadzają bezpłatne autobusy dla pracowników. Można promować, wprowadzać możliwość telepracy, czyli pracę zdalną na odległość. No i to stojaki na rowery, prysznice dla pracowników, żeby to było wszystko spójne. Rower tak w ramach premii. O rowerach jeszcze powiem na przykładzie. Właśnie. Dobrze, dojazdy klientów, czyli dojazdy pracowników, ale też dojazdy klientów. To się w sumie powtarza, z tymi rowerami to i dotyczy wszystkich.
Własne autobusy, takie na przykład autobusy z napędem elektrycznym można wprowadzać, jeśli już sobie ma autobusy. Usługi transportowe dla zakupionego towaru też mogą w pewien sposób zachęcać do tego, żeby konsumenci przyjechali autobusem i nie martwiąc się o to, co z nią z towarem wrócili autobusem, a towar na przykład zostanie im dowieziony. To są różne pomysły. Jeśli chodzi o logistykę, no to to, co już powiedziałam, ograniczanie transportu samolotowego w miarę możliwości, korzystanie z lotniczego morskiego, korzystanie z morskiego, w dalszej kolejności kolejowego i drogowego. To, o czym mówiła Marysia, czyli stopień wypełnienia kontenerów w projektowaniu opakowań, tak? Jeśli mamy mniejsze i lżejsze opakowania, no to zajmują one mniej miejsca, możemy więcej produktów na jedną paletę na przykład włożyć. No i to powoduje, że z jednej strony jest to oszczędność, z drugiej strony mniej emitujemy dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony wielkość opakowań to jest kwestia marketingowa i bardzo często firmy projektują dużo większe opakowanie, jeśli na przykład potrzeba. Mamy duże opakowanie, które jest w połowie wypełnione. No bo z jednej strony wtedy produkt jest dużo łatwiej zauważalny na półce. To też można powiedzieć jest kwestia etyczna, no bo pytanie, czy jak mam opakowanie dwa razy za duże i jedno mi się wydaje, że jest tam więcej produktu niż produktu konkurencyjnego, a w rzeczywistości nie jest, no to czy to jest odpowiedzialne społecznie, czy nie. Tak więc można podsumować, że odpowiedniej wielkości opakowania są podwójnie odpowiedzialne społecznie, bo z jednej strony nie wprowadzają konsumentów w błąd, a z drugiej strony właśnie umożliwiają tańsze przewożenie ich. Można również, większe firmy to robią, od dostawców oczekiwać spełniania różnych standardów środowiskowych i wymagać od firmy, z którymi współpracujemy, żeby spełniali określone standardy, które sobie wspólnie określimy, albo które nasza firma określi. No i w ogóle budowanie tej świadomości ekologicznej wśród partnerów biznesowych poprzez prezentację szkolenia. Formy włączania tych aspektów środowiskowych do marketingu. Czyli podsumowując to, co już mówiliśmy, czyli z jednej strony mogą być produkty, które pochodzą z ekologicznych składników, z drugiej strony mogą być produkty, które niekoniecznie pochodzą z ekologicznych składników, ale są przyjazne dla środowiska, a przynajmniej nie niszczą go. Nadają się na przykład do powtórnego przetworzenia, wytrzymałe. Tutaj chodzi mi o takie, które rzeczywiście posłużą nam przez lata, bo też jest jedna z takich strategii marketingowych, która niekoniecznie jest CSR-owa, a mianowicie takie projektowanie produktów, które się szybko popsują, po to, żeby nakręcać sprzedaż, prawda? Chociaż z drugiej strony, jeśli popsuje nam się szybko produkt danej firmy, to pewnie mała szansa, że kupimy go ponownie. Natomiast no jest to jedna ze strategii. Jeśli mówimy o ochronie środowiska, o CSR-ze, no to jednak im bardziej produkt nadający się do używania przez lata, teraz również się promuje wymienianie się produktami, to da udostępnianie takich, które nie są już nam potrzebne, ale jeszcze działają innym osobom. Opakowania, o tym już mówiliśmy, czyli ograniczenie wagi, grubości, wielkości opakowań, rezygnacja z niepotrzebnych elementów, na przykład jakichś ozdobnych kokardek, nie kokardek, takich tego typu rzeczy, które na przykład są plastikowe albo w jakiś inny sposób nie dające się do przetworzenia, służą jako element ozdobny, ale są śmieciem później. Tak jak konsument rozpakuje taki produkt, no to potem całe opakowanie idzie do kosza. No ale oczywiście tu trzeba zrównoważyć kwestię z jednej strony ekologiczną, z drugiej strony marketingową i sposób, w jaki chcemy zachęcić konsumenta do kupienia naszego towaru. No i komunikacja, no tutaj takie oczywiste rzeczy jak ograniczenie niepotrzebnego drukowania, wykorzystywanie może zamiast drukowania innych narzędzi, na przykład internetu, wykorzystywanie surowców odnawialnych, czyli nadających się do przetworzenia i edukowanie interesariuszy w tym zakresie. No i kolejną kwestią właśnie związaną z dbałością firmy o środowisko jest edukacja ekologiczna, jak już wspominałam przy okazji edukowania dostawców, konsumentów, pracowników i jeszcze Marysia więcej na ten temat. Ta edukacja przewijała się już wielokrotnie i tak naprawdę jest to element zaangażowania społecznego firmy, ale konkretnie edukacja ekologiczna jest również tym elementem
a działań w obszarze firma A środowisko. Edukacja ekologiczna różnych grup interesariuszy. Takie cztery najbardziej popularne i najbardziej, najważniejsze tak naprawdę, to pracownicy, klienci, dostawcy, bądź szerzej partnerzy handlowi i społeczeństwo jako szeroko pojęte. Pomorska Spółka Gazownictwa, o której już była tutaj mowa, prowadzi właśnie taką edukację ekologiczną dla swoich pracowników. Firma 3M prowadzi taką edukację ekologiczną zarówno dla pracowników, jak i dostawców, partnerów. Mianowicie program Green Week, który Zielony Tydzień, tak się przyjęło mówić na ten program, bo po prostu w firmie. Zielony Tydzień to jest jeden tydzień w roku, w którym firma organizuje szkolenia, warsztaty, zapraszając na to szeroką swoją publiczność, przedstawicieli swojego szerokiego otoczenia. I tutaj zarówno pracownicy mogą przyjść z rodzinami, dostawcy, wszyscy partnerzy handlowi oraz również klienci. Dostawcy są przez na przykład firmę Danone edukowani właśnie w zakresie zrównoważonego rozwoju, w zakresie bardziej ekologicznego, ekologicznych upraw i ekologicznych hodowli, tutaj bardziej w stosunku do odnośnie Danona. Edukowani, tego od nich firma z jednej strony wymaga, to co już mówiłam, wymagania, ale z drugiej strony właśnie edukacja. Klienci, tutaj pole do popisu jest ogromne. Firma RWE wprowadzi już od chyba 3 lat taką kampanię Świadoma Energia, ucząc swoich klientów, jak korzystać ze sprzętów domowych, by to było energoefektywne, by nie było dla ich kieszeni, negatywnie się nie odbijało na ich kieszeniach, ale z drugiej strony, żeby było odpowiedzialne ekologicznie. Można by tutaj zastanowić się, że przecież firma w momencie, kiedy tej energii jest mniej zużywany i mniejsze faktury wystawia, to na tym traci. Natomiast no rzeczywiście to podobnie jak z tymi działaniami edukacyjnymi w stosunku do alkoholu, czy wykorzystania alkoholu, czy używania papierosów. Tutaj wymienione na przykład hotel Radisson w Radisson Blu, dlatego ta kampania się nazywa Blue Love Screen. Hotel Radisson w Krakowie zorganizował taki jeden dzień szkolenia, warsztatów znów dla swoich najważniejszych partnerów biznesowych, ale tu chodzi o klientów. Klienci, czyli firmy, które zazwyczaj z tym hotelem współpracują, zostali zaproszeni na jednodniowe wydarzenie poświęcone popularyzacji i kwestii ekologii, świadomego działania proekologicznego. Były promowane rozwiązania, które w danym hotelu są oczywiście wykorzystywane. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony szersza edukacja ekologiczna klientów. Europe Assistance wprowadziła taki pakiet Eco Assistance, mianowicie coś dodatkowego zupełnie dla klientów. Mogą korzystać oni z platformy internetowej, infolinii również, gdzie na bieżąco mogą dowiadywać się informacji na temat najbliższych sklepów ze zdrową żywnością, mogą czerpać informacje na temat ekologicznego wykorzystania sprzętów domowych itd., itd. Mogą zadzwonić na infolinię i spytać się, gdzie najbliżej w danej okolicy znajduje się właśnie sklep ze zdrową żywnością, z ekologicznymi produktami. Taki dodatkowy po prostu pakiet. Ekograty.pl to jest
też ciekawa inicjatywa i też wykorzystująca nowoczesne formy komunikacji, mianowicie internet. Kampania stworzona przez firmę Industria 24.pl, to jest firma, polska firma, internetowy sklep handlujący sprzętami dla profesjonalistów, mianowicie sprzęty budowlane, elektronarzędzia itd., itd. I firma, współpracując z takim zespołem All Sounds Aloud, nie wiem, czy Państwo słyszeli, to jest polski zespół, który wykorzystuje do gry, do tworzenia muzyki elektrośmieci, czyli wszystko, rury, wiertarki i na tym gra, na tym tworzy muzykę. Więc wspólnie stworzyli, ta firma z tym zespołem stworzyli kampanię pod tytułem Elektrograty. Kampanię skierowaną do profesjonalistów, mam na myśli tutaj właśnie inżynierów czy osoby zajmujące się, pracujące w branży budowlanej, ale również artystów, również muzyków. Kampanię zwiększającą świadomość możliwości wykorzystywania, przetwarzania i bezpiecznej utylizacji, bezpiecznej dla środowiska utylizacji już niewykorzystywanych przez nich narzędzi. Z jednej strony ta świadomość, z drugiej strony też na stronie internetowej znajduje się mnóstwo informacji, jak takie narzędzia utylizować, gdzie są odpowiednie punkty zbierające elektrośmieci i tak dalej, jak można na przykład je ponownie wykorzystywać. I ostatnim tym odbiorcą działań edukacyjnych z zakresu środowiska, ochrony środowiska, ekologii jest społeczeństwo szeroko rozumiane. Takie działania na przykład prowadzi Tesco, Tesco dla szkół. To jest program Tesco, który skierowany do młodzieży szkolnej. Właśnie w ramach tego programu, program edukacyjny, są prowadzone warsztaty z zakresu ekologii, zwiększania świadomości ekologicznej u młodzieży, czyli taka praca u podstaw, która tak naprawdę jest niezbędna, aby rosła świadomość, ekologiczna świadomość społeczeństwa. Podobny program prowadzi Henkel wraz z Fundacją Nasza Ziemia. To jest program grantowy. Firma przekazuje po prostu pieniądze na projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, ale również władze lokalne, instytucje publiczne, szkoły, na projekty prośrodowiskowe różnego rodzaju. Od projektów, które mają na celu tylko popularyzację tematu czy zwiększanie świadomości, po projekty konkretnych działań pod tytułem sadzenie drzew przez dzieci danej szkoły itd., itd. To jest już program, bodajże te zielone granty są prowadzone już od 3 lat i to już kolejna edycja kolejnych projektów jest tworzona. Teraz jeszcze przy okazji środowiska naturalnego, przy okazji dbałości o środowisko naturalne przez firmę, chciałabym zwrócić Państwu uwagę na dwa zagadnienia, które ostatnio się zrobiły bardzo popularne, one szczególnie to pierwsze, a mianowicie carbon footprint, po angielsku, po polsku zostało to przetłumaczone jako ślad węglowy, modne ostatnie pojęcie, które oznacza wyliczenie bezpośredniej, czyli jak mamy fabrykę, która bezpośrednio przez kominy oddaje dwutlenek węgla do atmosfery, ale także pośredniej emisji gazów cieplarnianych przez firmę, czyli poprzez cały cykl życia produktu, czyli na przykład także poprzez dostawców. Czyli wyliczenie tej ilości emisji gazów cieplarnianych przez firmę do atmosfery przez właśnie organizację produktu lub usługę, czyli to jest ślad węglowy. No i firmy właśnie często w swoich raportach społecznych starają się wyliczać ten ślad węglowy i na przykład deklarują, że jednym z ich założeń dotyczących strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest ograniczanie tego śladu węglowego. Ich śladu węglowego podają w konkretne liczby, bo są w konkretnych liczbach jakoś wyliczą,
O ile procent na przykład w 2015 roku będą chciały zmniejszyć ten swój ślad węglowy. I z tym jest związane drugie pojęcie, niestety polskie określenie, które znalazłam, to offsetowanie emisji. Nie wiem, czy jakoś inaczej to się też określa, a anglicyzmy się niestety wkradają tutaj. Czyli to jest inwestowanie w różne proekologiczne inicjatywy, na przykład sadzenie przesilne drzew, ale to tak naprawdę wszelkie proekologiczne inicjatywy podejmowane przez organizacje, które są rekompensatą właśnie za ten wyemitowany do atmosfery dwutlenek węgla. Czyli wyliczamy, że emitujemy tyle i tyle dwutlenku węgla i można też obliczyć, ile w związku z tym trzeba zasadzić drzew, aby to zrekompensować, zbilansować. No i takie działania też są podejmowane. I teraz mamy dwa przykłady, z mojej strony dwa przykłady, znowu Timberlanda, w jaki sposób oni podchodzą do zarządzania zużyciem energii i w ogóle dbałością o środowisko. Czyli właśnie chcąc neutralizować ten swój negatywny wpływ, który firma wybiera i fabryki wybierają, emitując dwutlenek węgla, firma chce właśnie, żeby to zbilansować, używać bardziej przyjaznych środowisku metod produkcji, materiałów, ale także właśnie podejmując różne działania na rzecz ochrony środowiska. No i na przykład jedną z takich działań na rzecz ochrony środowiska jest odpowiedzialna produkcja. Zacznę od końca. Firma produkując obuwie na przykład, stara się tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywać surowce wtórne, na przykład w pudełkach, czy przy projektowaniu wnętrz sklepów, tam gdzie się da, można wykorzystywać papier makulaturowy, przetworzoną plastik, gumę i tak dalej. Chyba z tego co wiem, pracują też nad tym, niektóre buty mają podeszwę wyprodukowaną właśnie z plastiku czy innych surowców, które pochodzą właśnie z recyklingu. No i ten pierwszy punkt to jest ciekawa inicjatywa. Opracowano taki zielony indeks, który jest wskaźnikiem wpływu na środowisko naturalne, jaki miało wyprodukowanie danego produktu. Czyli firma stara się wyliczyć, jaki wpływ na środowisko miał dany produkt od momentu jego powstania do zapakowania w pudełko i dostarczenia do sklepu. Właśnie to dotyczy emisji gazów cieplarnianych, użycia w procesie produkcji środków chemicznych, zakresu wykorzystania surowców wtórnych lub nadających się do przetworzenia. I firma określa na produktach, to takie jest nawiązanie jakby do takich etykiet na produktach spożywczych, które mówią o zawartości składników odżywczych. No to tutaj Timberland na swoich opakowaniach ma taki zielony indeks, który mówi w skali od 1 do 10, jak dany produkt jest przyjazne lub nieprzyjazne środowisku. No i oczywiście nie wszystkie produkty, dziesiątka to jest super przyjazny środowisku produkt. Nie wszystkie ich produkty są oceniane na 10. Tutaj jest przykład takiego Green Indexu, gdzie jest powiedziane, że to jest dopiero trójka. Natomiast to, co też się podkreśla i co też zwiększa wiarygodność działań firmy, to nie chodzi o to, żeby wszystkie organizacje były idealne i powiedziały, jesteśmy super, robimy to i tamto i w ogóle nie mamy żadnego negatywnego wpływu na środowisko, no bo to nie o to chodzi i wiadomo, że to nie jest prawda. Chodzi o to, żeby to uczciwie zweryfikować, uczciwie przedstawić, a co więcej pokazać, w jaki sposób chcemy się poprawić i robić to w sposób wiarygodny, uczciwy, no i rzeczywiście podejmować małe kroki w tym kierunku. No i właśnie to ta firma robi, podkreśla, jakie ma plany, jak chce ograniczać pewne swoje niedociągnięcia jeszcze w niektórych obszarach. No i pokazując kolejne raporty społeczne, właśnie obrazuje, jak te działania zostały podjęte i czy wykonano założone cele, czy nie wykonano, jeśli nie, no to co w związku z tym dalej planują zrobić. Bardzo uczciwie, bardzo dokładnie podeszła do tego firma Puma. To jest unikatowa tak naprawdę inicjatywa. Jeszcze do tej pory żadna firma oficjalnie nie obliczyć obliczyła, natomiast oficjalnie nie opublikowała danych dotyczących kosztów, jakie jej działania mają dla środowiska. Kosztów wliczanych dosłownie w euro, jak tutaj widać, w milionach euro. Kosztów środowiskowych. Cały łańcuch wartości, czyli od początku, od surowca, po utylizację produktów sprzedawanych przez firmę Puma,
został wzięty pod uwagę i firma wyliczyła, że jeśli chodzi o koszty emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody w 2010 roku, te koszty były na poziomie 94,5 miliona euro. Ponad 87 miliona euro kosztów generują dostawcy firmy, czyli nie sama firma, a jej łańcuch dostaw. Natomiast obliczenie tego i opublikowanie tego świadczy o tym, że firma przejmuje również odpowiedzialność za działania dostawcy. Kolejnym etapem, oprócz tego, że publikacja danych, publikacja raportu, to kolejny etap tych działań w zakresie przejęcia odpowiedzialności na siebie, to opublikacja danych dotyczących zużycia terenu i ilości wytwarzanych odpadów. Te dane mają się ukazać w 2012 roku. Jaki jest cel? Bo najpierw firma oczywiście wyliczyła, pokazano jakie są te koszty, gdzie one są generowane w największym stopniu, natomiast na tym nie zatrzymujemy się, idziemy właśnie o ten krok dalej, krok po kroku, próbując te koszty zmniejszać. Wyliczenie ma uświadomić firmie, gdzie są te największe koszty, gdzie największe koszty są generowane i w jaki sposób można je zmniejszyć, w których miejscach należy zmniejszyć. To jest z jednej strony, stworzyć bardziej zrównoważony model biznesowy i w tych punktach próbować szukać swojej przewagi konkurencyjnej, komunikować to klientom i szukać ich akceptacji. Ale z drugiej strony, bardzo pragmatyczne podejście, nie do końca wizerunkowe, mianowicie przygotowanie się na wprowadzenie podatków środowiskowych. Takie pomysły od wielu, wielu lat są w zamysłach rządzących i tak naprawdę firmy muszą się zliczyć z tym, z takim ryzykiem, że w pewnym momencie będą musiały dodatkowe koszty ponosić, już takie typowo materialne, za swoje negatywne oddziaływanie na środowisko. No i żeby te koszty były jak najmniejsze, firma Puma zdecydowała się do 2015 roku zredukować emisję CO2, zużycie wody i energii o 25% w całym łańcuchu wartości, w całym, od samego początku. W 100% skorzystać ze zrównoważonych opakowań, czyli przyjaznych ekologicznie materiałów do produkcji opakowań. I zwiększyć udział swoich produktów, zwiększyć udział ekologicznych, zrównoważonych produktów w swoich kolekcjach do 50%. Czyli 50% do 2015 roku produktów firmy Puma ma być ekologicznych, przyjaznych środowisku. Jakie działania na razie zostały podjęte? To, co mówiłam o tym efekcie kuli śniegowej. Sami Państwo zauważyli, że to podkreślałam, że 87 milionów z 95 prawie to są koszty generowane przez dostawców. Firma ma bezpośredni dostęp i bezpośrednie oddziaływanie na dostawców pierwszego rzędu. Liczy jednak na to, że właśnie w tym efekcie kuli śniegowej, wymagając od dostawców pierwszego rzędu, oni zaczną wymagać dalej i dalej i dalej. Dalsze programy zwiększania świadomości wśród dostawców pierwszego rzędu, bo takie są podejmowane, objęcie dostawców tymi samymi standardami środowiskowymi, jakie są wewnątrz firmy i partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, partnerstwa z różnego rodzaju organizacjami szanowanymi przez opinię publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju. To są te wyliczenia. Jak Państwo widzą, w milionach euro 7,2 milionów to są działania samej Pumy. Dostawcy pierwszego rzędu 8,3, dostawcy od drugiego do czwartego rzędu, czyli ci, na których tak naprawdę firma ma najmniejszy wpływ, 31. W sumie
Pierwszy będzie mieć 31, tylko 77 milionów. W sumie 94,5 miliona euro. Gdzie one najbardziej te koszty są generowane? Emisja gazów cieplarnianych. Najwięcej, tak jak widzimy, Puma to 15%, najwięcej natomiast dostawcy czwartego rzędu 36%. To jest emisja gazów cieplarnianych, to jest zużycie wody. Sama Puma, to nie wiem, czy Państwo widzą, ale to jest taki mały niebieski pasek, przybliżony do 0% zużycie wody. 52% dostawcy czwartego rzędu, czyli no, sięganie do samego źródła. Puma próbuje bardziej zrównoważyć swój model biznesowy, stworzyć go bardziej elastycznym. Jest na pierwszym tak naprawdę etapie swojej drogi, natomiast są firmy, które tworząc już swoje działania, otwierając się tak naprawdę i otwierając swoje działania gospodarcze, na tym modelu odpowiedzialnym społecznie od samego początku bazują. I taką firmą jest właśnie Innocent Drinks, którą przedstawił Justyna. I proszę Państwa, ten przypadek w założeniu ma być takim podsumowaniem tego całego dnia, bo jest to w ogóle moja ulubiona firma, mój ulubiony przypadek, która rzeczywiście, tak jak Marysia powiedziała, cały swój model biznesowy stworzyła w oparciu o zasady CSR, która we wszystkich działaniach funkcjonalnych te zasady wdraża. I robi to autentycznie, robi to fajnie, robi to przebojowo i co najmniej, jak się okazuje, osiąga sukces rynkowy. Jeszcze tak zanim przejdę do Innocenta, no tak jak widzimy, metody na CSR są różne. W świecie idealnym byłoby, gdyby zgodnie z definicją CSR było w podejściu strategicznym, związanym, zintegrowanym ze strategią biznesową i żeby te elementy społecznej odpowiedzialności biznesu były wdrażane we wszystkich obszarach funkcjonalnych działania przedsiębiorstwa, czyli właśnie marketing, sprzedaż, produkcja, zarządzanie ludźmi itd., itd. Różnie jest w praktyce. Bardzo często są to właśnie jakieś takie jednorazowe akcje albo tylko w niektórych obszarach podejmowane działania. Bardzo często to wielkie korporacje właśnie tutaj podejmują różnego typu działania właśnie w obszarze CSR, dlatego że pewnie mają więcej pieniędzy i ich stać. Coraz więcej jest akcji zachęcających, pokazujących, że małe przedsiębiorstwa również mogą być społecznie odpowiedzialne, że to nie jest tylko koszt, ale właśnie inwestycja, a często nawet redukcja kosztów, co pokazuje chociażby troska o środowisko. Więc tutaj no, jest taka bardzo duża dywersyfikacja różnych działań. Natomiast właśnie i mało jest niestety takich przykładów, które są bardzo spójne, mało jest takich firm, które rzeczywiście tą ideę wdrażają wszędzie, gdzie tylko mogą. No dlatego niestety nie podaję przykładu polskiego, a przykład firmy Innocent, która to jest firmą angielską, powstała w Wielkiej Brytanii. No i inne mam nadzieję, że właśnie na tym przykładzie też uda nam się tak zobrazować i podsumować to wszystko, o czym dzisiaj mówiłyśmy. W ogóle ciekawa już jest same początki firmy, pomysł na powstanie, a mianowicie założyło ją trzech panów, którzy zdaje się w 1998 roku pracowali w korporacjach, w branży doradczej, ale mieli trochę dosyć swojej pracy, chcieli założyć coś swojego, ale nie byli za bardzo przekonani do tego, czy rzeczywiście są na tyle odważni, żeby to zrobić. A co chcieli zrobić? Chcieli założyć firmę produkującą zdrowe, bez żadnych dodatków, soki przecierowe. Takie zmiksowane teraz modne smoothies. Mówiąc po angielsku, no po polsku używam sformułowania soki przecierowe, po prostu zmiksowane w blenderze w całości owoce. No ale oni nie mieli pewności, czy to się przyjmie, czy rzeczywiście powinni zrezygnować ze swojej pracy się tym zająć. No i w związku z tym udali się na festiwal muzyczny w Londynie, zainwestowali 200 funtów w kupno blendera i owoców, postawili stoisko i zadali konsumentom pytanie.
ustawili dwa kosze na śmieci. Jeden był koszem z napisem tak, drugi był koszem z napisem nie. I poprosili konsumentów, klientów, którzy kupili swoje soki na festiwalu, aby wrzucali kubeczki po tych sokach albo do kosza tak, albo do kosza nie, w zależności od tego, czy konsument po wypiciu soku uważa, że panowie powinni zrezygnować ze swojej firmy i zacząć produkować, zrezygnować ze swojej dotychczasowej pracy i zacząć zająć się produkcją soku. No i ponieważ większość, zdecydowana większość kubeczków znalazła się w koszu tak, to panowie zrobili tak, jak zadeklarowali, rzeczywiście zrezygnowali ze swoich dotychczasowych prac, założyli firmę Innocent, która właśnie od roku 98-99 zaczęła działać. No i od samego początku właśnie idea była taka, że produkujemy soki, które, tak jak powiedziałam, są sokami przecierowymi, bez żadnych dodatków konserwujących, w ogóle bez żadnych dodatków, bez cukru, bez niczego. Czyste, owocowe soki, które są zdrowe, a jednocześnie dobre, no bo to chodziło też o to, żeby pokazać, że to, co jest zdrowe, jest jednocześnie dobre, nie tylko owsianka. Też tutaj nastawiliśmy na to, żeby tak bardzo przebojowo komunikować o tych swoich produktach, czyli to było bardzo takie spójne, czyli nie tylko dobry sok, ale też właśnie fajne opakowanie, taka otwartość w komunikacji z klientami, co jest bardzo spójne z ich właśnie tą polityką CSR, o tym jeszcze troszkę powiem dalej. Profil firmy właśnie co produkują. Te trzy buteleczki małe, no to są właśnie ten sztandarowy produkt, czyli te soki przecierowe. Ponadto takie soki pomarańczowe też produkują. No i dania tak do podgrzewania, takie gotowe dania, również z naturalnych składników obiadowe, takie lunchowe. No i to są dane chyba z zeszłego roku, czy to sprzed dwóch lat, natomiast no, pewnie liczby się trochę różnią w tej chwili, ale nadal jest to lider na rynku Wielkiej Brytanii. Czyli przez te ponad 10 lat działalności stali się rzeczywiście liderem na rynku smoothies, czyli tych soków przecierowych w Wielkiej Brytanii. De facto oni stworzyli ten produkt w takiej formie, w jakiej on teraz jest. 80% udziału w tej kategorii produktowej. Później konkurencja się zaczęła pojawiać, różne firmy zaczęły też tego typu produkty wprowadzać. Natomiast to zazwyczaj te konkurencyjne są tańsze, bo te produkty Innocenta nie są wcale tanie. Natomiast jakby wszystko, co się dodatkowego, co jest za nimi, chyba powoduje, że rzeczywiście konsumenci są do nich przekonani. Obroty osiągają ponad 100 milionów funtów rocznie. Główna siedziba w Londynie, natomiast mają już biura, niestety do Polski już nie dotarli, ale w Europie, w Paryżu, w Dublinie, Amsterdamie, w Salzburgu i tak dalej, w Hamburgu. I wielkość zatrudnienia w sumie 250 osób. Pamiętajmy, że to była firma, którą powstała jako małe po prostu przedsiębiorstwo założone przez trzech pasjonatów. W ciągu nie 10 lat się tak rozwinęli. No i właśnie, jakie zasady etyczne, poza tym, że soki mają być naturalne bez żadnych dodatków? Co więcej, no firma kieruje się swojej działalności różnymi zasadami etycznymi. Podstawowe to naturalne produkty, odpowiedzialne składniki, zrównoważone opakowania, oszczędne zarządzanie zasobami i dzielenie się zyskami. No i teraz pokrótce opowiem, na czym one mają polegać. Natomiast tutaj na górze po angielsku jest "sure and perfect, but we are trained to do the right thing". I to też obrazuje podejście tej firmy do komunikacji. A mianowicie to oznacza, wiemy, że nie jesteśmy perfekcyjni, ale przynajmniej staramy się robić jakąś tam dobrą rzecz, przynajmniej podejmujemy próbę. No i po pierwsze właśnie starają się uczciwie powiedzieć, na czym to polega, przedstawić swoje stanowisko, a z drugiej strony w taki właśnie sposób otwarty, bezpośredni swoje przekazy do konsumentów kierują. I to chyba jest atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi. Czyli tak, te zasady etyczne. Naturalne produkty. Czyli tak jak mówiłam, produkty są w 100% naturalne, produkowane ze świeżych warzyw i owoców, nie zawierają koncentratów, konserwantów, dodatków smakowych, cukru, no i są zdrowe i jednocześnie smaczne. Kolejna zasada, odpowiedzialne składniki. Czyli nie tylko to, że produkujemy sok z marchewki, ale z marchewki, która w miarę możliwości pochodzi ze źródeł ekologicznych. A poza tym, że są ekologiczne, to też takie, które przy produkcji, których dba się również o ten aspekt społeczny, czyli o pracowników.
czyli współpraca z tymi farmami, z tymi gospodarstwami rolnymi, które dbają o pracowników i są ekologiczne. Taką pewnością, że dane gospodarstwa ekologiczne są akredytacje niezależnych instytucji, na przykład jak Forest Alliance, więc w związku z tym InnoSense stara się współpracować przede wszystkim z takimi gospodarstwami, które takie certyfikaty mają, no bo wtedy to jest gwarancja, że rzeczywiście tam wszystko działa tak, jak powinno. Jeśli chodzi o dostawców, to również są wyznaczone minimalne standardy etyczne, które dostawca musi spełniać, żeby w ogóle móc z InnoSense'em współpracować. No ale często się też zdarza, że akurat te produkty, których InnoSense potrzebuje, no ciężko kupić na farmach, gospodarstwach, które spełniają wszystkie warunki ekologiczne. I wtedy, kiedy firma jest zmuszona do korzystania jednak z tych, które no nie są doskonałe, bo na przykład nie traktują jeszcze pracowników tak, jakbyśmy chcieli, żeby traktowali, to InnoSense z nimi współpracuje, ale stara się im pomóc, edukować i jednocześnie różne narzędzia wprowadzać, aby im pomóc właśnie poprawić swoją działalność, stać się bardziej zrównoważonymi, bardziej ekologicznymi, żeby poprawić warunki pracy i uprawy. Kolejna zasada etyczna to zrównoważone opakowania, czyli jako, to chyba jako pierwsza w ogóle firma w Wielkiej Brytanii ma właśnie soki w opakowaniach, które w 100% pochodzą z recyklingu, i one w 100% pochodzą z recyklingu i część z nich też nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia. Jeszcze nie wszystkie, bo na przykład nakrętka chyba nie może być z recyklingu wyprodukowana, bo to by nie było jeszcze tego efektu szczelności, natomiast nad tym pracują i na bieżąco komunikują, jakie są postępy w tych pracach. W miarę możliwości zużywanie jak najmniej materiałów do produkcji opakowań, czyli żeby generować jak najmniej odpadów. No i wykorzystywanie takich materiałów, na których emisja dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych jest najmniejsza. No i właśnie tutaj taki przykład. Na stronie internetowej można zobaczyć, jak dana butelka powstaje. Czyli tak, w 100% z plastiku z recyklingu. Naklejka jest w 100% nadająca się do recyklingu, a w procesie produkcji, tam było następnie wyliczenie, w ciągu ilu lat zmniejszono ten carbon footprint, czyli ten ślad węglowy o 55% do produkcji jednej butelki soku. Kolejna zasada etyczna, czyli zrównoważone zarządzanie zasobami, czyli na przykład właśnie ograniczanie emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produkcji, biorąc pod uwagę już uprawę roślin, potem transport, przetwarzanie owoców, produkcję opakowań, wydrukowanie, dystrybucję, czyli cały proces wytwórczy, a także sposób, w jaki funkcjonuje biuro, jest tak zorganizowany, żeby w miarę możliwości ograniczać ilość dwutlenku węgla, który do atmosfery jest wydalany. Czyli jak to na przykład, jakie już takie konkretne narzędzia, aby do tego dojść, są wprowadzane. Czyli w miarę możliwości zakup składników od lokalnych dostawców po to, żeby ograniczyć transport. Jeśli możemy kupić marchewkę u farmera z Anglii, no to kupmy ją w Anglii, a nie w Etiopii. Na przykład, taka dygresja, już nie będę kiedyś farmem, kupiłam kopelek, czy tam szczypiorek, który pochodził z Etiopii. Z jednej strony pomagamy rozwijać się, prawda, rolnikom w kraju rozwijającym się, ale pytanie, czy rzeczywiście takie produkty jak szczypiorek nie mogą być po prostu kupowane na lokalnym rynku, ograniczając jego cały dostrzeg węgla, który idzie na transport. Czyli InnoSense też ma nacisk na lądowy i wodny transport owoców. Wszystkie biura są zasilane energią odnawialną, zieloną energią. Samochody hybrydowe z napędem na gaz, który również jest uważany za bardziej ekologiczny. No i także zachęcanie dostawców do korzystania z tych odnawialnych źródeł energii. Poza naciskiem na redukowanie ilości dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych, InnoSense także bierze pod uwagę ilość zużytej wody i tutaj jak mamy carbon footprint, to jest też water footprint, czyli ślad wodny, czyli współpracując z agencją
z agencją, z jednostką badawczą Uniwersytetu w Kingston. Jednostka stara się ograniczyć ilość świeżej wody, która jest w procesach produkcyjnych zużywana. No i kolejna, ostatnia zasada etyczna to dzielenie się zyskami. Czyli Innocent również angażuje się w kwestie społeczne. Co roku przekazuje 10% zysków na cele charytatywne. Co więcej, ma własną fundację, która przy firmie działała fundacja, która zajmuje się wspieraniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w krajach rozwijających się. Więc to też bardzo fajny przykład, że to jest spójne, czyli fundacja zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich w krajach rozwijających się. Dlatego, no bo firma współpracuje z rolnikami i jak będą wspierali zrównoważony rozwój, no to będą mieli większą szansę na współpracę ze zrównoważonymi farmami. I organizuję również akcje z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie. O nich powiem za chwilę przy okazji marketingu. Tak jak mówiliśmy, firma nie może być odpowiedzialna społecznie, jeśli nie dba o pracowników. Innocent również w tym zakresie rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzi. Różne, tutaj są przykładowe trzy nagrody, które oni dostali właśnie jako za najlepszy pracodawca roku, najlepsza firma roku, najlepsza mała firma z małych i średnich przedsiębiorstw, jako miejsce pracy. Tu jest o tyle ciekawa sytuacja, że właśnie to była firma, która powstała jako małe i średnie przedsiębiorstwo, więc raczej jako małe przedsiębiorstwo, więc ta kultura organizacyjna jeszcze jest, mimo że firma się rozrosła, to jest taka bardzo, że tak powiem, rodzinna. I udało im się to jak na razie przynajmniej zatrzymać. To jest ich taki właśnie walor, że mimo że firma się rozrosła, to tam jest tak bardzo rodzinnie. Nacisk właśnie na dialog, na otwartą komunikację, na to, żeby się każdy czuł w firmie dobrze. Promowanie komunikacji między pracownikami, szefowie, menedżerowie, ci założyciele właśnie, którzy pełnią funkcje zarządcze, bo indywidualnie rozmawiają z pracownikami, zachęcają ich do otwartego komunikowania o wszelkich problemach. To jest firma, która w całym swoim modelu taki ma nacisk na otwartość, na taką kreatywność, na luz, trochę takie nastawienie dla młodych ludzi. I również w pracy jest to widoczne, zaraz jeszcze pokażę przykłady. Sam fakt, na przykład w jaki sposób nowy pracownik do organizacji jest wprowadzany. To jest taka oczywista rzecz, że pracownik, który wchodzi do firmy nowy, to powinien mieć jakoś to zorganizowane, powinien dostać biurko, powinno być dostać wyjaśnione, co ma robić, ktoś go zapozna z innymi. Ale w praktyce sama się z tym spotkałam, że przychodziłam do firmy i się okazywało, że nie ma na mnie komputera i pierwszy dzień to tak naprawdę polegał na tym, że siedziałam, czekałam, aż ktoś się nade mną zlituje i mi zorganizuje miejsce pracy, a potem sama musiałam chodzić i poznawać ludzi, no bo nie było nikogo, kto by mnie wdrożył. Natomiast tutaj właśnie jest to zorganizowane w ten sposób, że nowy pracownik dostaje od początku tam chyba bukiet kwiatów, taką informację ze wszystkimi pracownikami, taką książeczkę o wszystkich pracownikach, z którymi będzie współpracował, z zdjęciami i numerami telefonów. Co więcej, przez pierwszy chyba miesiąc chodzi na zorganizowane lunche przez jego menedżerowie, organizują mu przez pierwszy miesiąc lunche właśnie z osobami, z którymi będzie współpracował, po to, żeby miał okazję się poznać. A nie każdy jest na tyle odważny, żeby od początku się tutaj z nowymi ludźmi umawiać. Ponadto są głosowanie na pracownika miesiąca, w dniu urodzin jest taki zwyczaj, że każdemu pracownikowi przynosi się ciasto i spotkanie przy jego biurku. Czyli takie miłe akcenty, które też powodują, że ta atmosfera jest fajniejsza. Różne świadczenia pozapłacowe, tutaj o tym nie będę dużo mówić, no bo tam są różne możliwości, ale na przykład dodatkowe 5 dni po ślubie, to jest inicjatywa firmy, czyli jak ktoś weźmie ślub, to ma więcej urlopu, aż 5 dni po tego urlopu. No i sam wystój, wyposażenie wnętrz, które też nawiązuje do tego wszystkiego, do tej idei marki, a także każdy w firmie może zjeść w ramach właśnie socjalu zdrowe śniadanie. Oczywiście te napoje są w lodówkach dostępne. Jest też siłownia. No i tutaj kilka zdjęć akurat ze strony internetowej. Pracownicy pokazują swoje miejsce pracy, jak pracują.
No i takie krótkie wyjaśnienie, co mi się najbardziej podoba. To jest miejsca takiego chyba na posiłki, na rozmowę, takiego miejsca spotkań. Tak to tam wygląda. Samochody, tak jak mówiłam, samochody są z napędem na gaz albo hybrydowe, ale też właśnie część floty jest w taki sposób dosyć charakterystycznie pomalowana. One sobie jeżdżą po ulicach Wielkiej Brytanii. No i właśnie ten aspekt, o którym wspominałam, komunikacja, czyli komunikacja też jest spójna z tym wizerunkiem firmy, czyli traktowanie pracowników i konsumentów również jako członków rodziny. To jest taki bardzo nieformalny sposób komunikacji właśnie również z konsumentami. Na stronie internetowej jest blog firmowy, gdzie są różne informacje o wydarzeniach z życia firmy przedstawiane. Co więcej, konsumenci mogą zadawać pytania, mogą komentować, jest to już wszystko odpowiadane, na bieżąco komunikacja na stronie internetowej, na tym blogu się odbywa. Jest to niecenzurowane, czyli jako firma nie boi się krytyki, odpowiada na wszelkie pozytywne i negatywne komentarze. Jest otwarta na głos także spoza firmy, na głos konsumentów. Tutaj też jest aktywna na portalach społecznościowych i też jest bardzo ciekawa inicjatywa zapraszania klientów na dzień otwarty w siedzibie firmy. O. Myślałam, że zdjęcia nie ma zdjęcia. W każdym razie chyba raz w roku jest takie spotkanie z założycielami. Są zapisy na stronie internetowej, konsumenci mogą się zapisać, potem przychodzą na spotkanie, mogą podwiedzać sobie firmę, porozmawiać, pozadawać pytania, napić się darmowych soków, więc to też wszystko w takiej sympatycznej atmosferze się odbywa. Tutaj przykład takiej komunikacji trochę żartobliwej. Na stronie internetowej jest taka zakładka oferty pracy. No to każda firma w tych ofertach pracy tutaj też jakby różne możliwości aktualne są wymienione, natomiast jedna z nich jest taka, praca na Malediwach. Tak, praca na Malediwach. No i pod spodem żartujemy w tej chwili, że żadnej oferty na Malediwach nie ma, ale bądź z nami w kontakcie, może się okaże, że jednak taka będzie, a na razie zapraszamy do zerknięcia na te oferty, które są w tej chwili aktualne. Czyli taki żart, także na stronie internetowej, o to jest właśnie to spotkanie doroczne z konsumentami, interesariuszami generalnie. No i jeszcze właśnie, jeśli chodzi o komunikację i zaangażowanie społeczne, mówiłam o akcjach z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie. To jest bardzo fajna akcja. The Big Need, ona się odbywa już od kilku lat co roku. Cel jest taki, firma chce zebrać pieniądze na pomoc na przetrwanie zimy osobom starszym. Współpracuje z jakąś organizacją pozarządową, która się zajmuje współpracą z osobami starszymi, z opieką nad osobami starszymi. No i Innocent zbiera pieniądze, które przekazuje organizacji właśnie chyba tej Age... nie pamiętam, coś tam jest dalej. W każdym razie tak, Age Concept przekazuje tej organizacji pieniądze, które zbierze. Natomiast coś w tym jest takiego oryginalnego. Akcja ta odbywa się zazwyczaj na jesienią, przez jakiś chyba miesiąc. No i marketing zaangażowany społecznie, firma przekazuje część zysków ze sprzedaży soków na pomoc właśnie tej organizacji. Te soki, z których jest przekazywany ten zysk, są oznaczone w specyficzny sposób, a mianowicie mają takie czapeczki nabrane na drutach. Natomiast co jest najciekawsze, skąd się biorą te czapeczki? Czapeczki produkują konsumenci. Firma jakoś tam we wrześniu chyba rozpoczyna promowanie akcji i zachęca konsumentów do udziału poprzez produkowanie czapeczek. Na stronach internetowych są na przykład podane różne wzory. Jest taka książeczka nauki robienia na drutach. W takim serwisie społecznościowym, gdzie umieszcza się zdjęcie, to jest Flix, jest cała strona, gdzie konsumenci wrzucają swoje zdjęcia, oceniają te czapeczki robione przez różne osoby, wymieniają się uwagami itd. itd. To była niesamowita akcja. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego by mogło być zrealizowane, ale tam rzeczywiście już od kilku lat, co roku co więcej jest więcej tych czapeczek produkowanych. Całe pudło, o tutaj jest nowy przykład chyba, całe pudło czapeczek do firmy przyjeżdżają. Też właśnie osoby starsze, które dzięki temu są wspierane, mają troszkę więcej czasu też, są zdjęcia, wywiady na stronie internetowej, można sobie popatrzeć. Zajmują się produkcją tych czapeczek. Więc bardzo fajny pomysł. Co więcej, inna akcja z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie.
Buy One, Grow One Tree, czyli taka akcja zachęcająca konsumentów do kupna soku w specjalnym kartonie. Jak konsument kupi sok w tym kartonie, no to za każdy sok firma posadzi jedno drzewo. To jest fajne, że jakby firma angażuje konsumentów też nie tylko w wydawanie pieniędzy, ale w posadzenie tego drzewa, czyli każdy może na stronie internetowej sobie wybrać miejsce, to chyba jakiś podpisuje z tego soku i wybrać miejsce, w którym miejscu będziemy chcieli, żeby nasze drzewo zostało posadzone. To jest najnowsza akcja podobna do tych drzew, a mianowicie wspieranie pszczół. Teraz ostatnio się mówi dużo o tym, że pszczoły są na wyginięciu, a bez pszczół nasza cywilizacja nie przetrwa. No i także Innocent się w to zaangażował, czyli za każdy kupiony sok oni się angażują w budowanie, w instalowanie uli dla pszczół. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Innocent. Teraz mamy dla Państwa grę. Mamy dla Państwa grę. Będzie przerwa. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze byście chcieli zostać po przerwie. Gra nie będzie długa. Sądzę, że z pół godziny nam z tym zajdzie maksymalnie. Gra jako podsumowanie też tego wszystkiego, co mówiliśmy. Natomiast jeszcze zanim puszczę Państwa na przerwę, chciałam na jedną rzecz uczulić może. Bo to wszystko, o czym tutaj mówimy, w ogóle temat społecznej odpowiedzialności biznesu jest tematem bardzo ostatnio modnym. Różne organizacje się tym zajmują i firmy, i organizacje pozarządowe i coraz więcej jest różnego rodzaju ekspertów, doradców. No i tak jak mówiliśmy na początku, nie ma jednoznacznej definicji. A z drugiej strony jest to temat, który się pojawia na Olimpiadzie Przedsiębiorczości. No i właśnie tu może być jakiś tam problem, moim zdaniem. I chciałabym Państwa na to uczulić, jak mówicie o tym, jak uczycie uczniów, że z jednej strony, konstruując pytania na olimpiadzie, muszą to być pytania jednoznaczne i odpowiedzi muszą być jednoznaczne. A właśnie z drugiej strony, no to są różne definicje, różne spojrzenia na problem. Więc nie wiem, jak to zostanie rozwiązane podczas olimpiady, jakie pytania się pojawią, jakie odpowiedzi będą. Natomiast ja tylko chciałam podkreślić, że to nie jest taki temat, który jest skodyfikowany, ujednolicony i wszystko jest jasne i proste. Tak jak tutaj rozmawialiśmy. Nie jest prosto napisać test tego tematu. I to, do czego my byśmy chciały zachęcić Państwa, to niekoniecznie do jakby starania się zapamiętania na przykład tych definicji, które tu my podajemy. To są nasze przykłady, które opadłyśmy oczywiście na różnych publikacjach, teoriach, książkach, albo praktykach, bo też bardzo często z praktyki firmy, które powstają te teorie. Natomiast właśnie chciałabym bardziej uczulić na ten temat, który jest ważny i pewnie będzie się rozwijał i może dużo dobrego zrobić. Tylko właśnie takiego krytycznego trochę spojrzenia, zastanowienie się, czy rzeczywiście wszystko, co firmy nazywają społeczną odpowiedzialnością biznesu, to rzeczywiście jest społeczna odpowiedzialność. No tak jak ja też o tym wspominałam, tutaj jeszcze Pan mi w czasie przerwy właśnie zwrócił uwagę, czy rzeczywiście te żłobki na przykład dla dzieci, czy to jest ten CSR, czy to jednak taki jest socjal. No tak jak mówiłam, to jest na granicy. No z jednej strony to jest tak naprawdę zarządzanie ludźmi, to jest socjal. Ale niektóre firmy to CSR też nazywają, więc no tutaj po prostu uczulam na czujność, takie kompleksowe podejście do tematu. Tak? Bardzo dziękujemy i zapraszamy po przerwie.